Cześć, witajcie na moim kanale. Chciałbym zacząć nową serię, która nazywałaby się Historia YouTuberów. Oczywiście, jeśli film się spodoba, daj łapkę w górę oraz suba. Piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się historią Rafoniksa. A więc zaczynajmy. Rafoniks to tak naprawdę Marcin i mieszka w Białymstoku, ma 23 lata, jego pierwsze streamy odbywały się z Tibi, już wtedy robił tak zwane dymy, był agresywny, często pijany, a nawet czasami przezywał mamę. Teraz Rafoniks już na swoich live'ach tego nie robi, a robi on telefony, rozmowy z widzami lub gra w gry, na przykład CSGO. Często na streamach Rafoniksa jest jego kolega Adam, który bardziej jest znany jako Zakolak. Oczywiście Rafoniks ma też swoich wrogów, jeden z nich to na przykład Dajon Magical, którego raczej dobrze znacie ze streamów takich jak Wzywanie Duchów, Kociołek oraz Remont. Marcin sprawiał wiele kłopotów w dzieciństwie, dzięki czemu wylądował w ośrodku wychowawczym. Ostatnio o Rafoniksie w internecie było naprawdę głośno, dzięki tekstowi Ty no nie wiem, powstało z tego naprawdę dużo przeróbek oraz remiksów. To już wszystko z krótkiej historii Rafoniksa, oczywiście jeśli film się spodobał, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. Piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w przyszłym odcinku. To już na tyle, cześć. Przez grzechy, których nie możemy zmyć, płynę z tym szczerwem ulicami jak przez Ganges. Oni myśleli, że tu przerwę prędzej padnie.